dobry, zimowa redakcja w pełnym słońcu, dzisiaj w Milkshake Barze, a ze mną właściciel baru Marcin Chojnacki i jesteśmy po raz kolejny, cieszę się bardzo i widzimy kolejne zmiany, panie Marcinie, co czas był na to, żeby przygotować kolejną salę, odnowić, odświeżyć, co tu robiliście? No tak, no, w normalnych warunkach nie mamy na to czasu, żeby robić jakieś remonty poza nocnymi pracami, bo stoliki są przeważnie zajęte, a teraz niestety, ale mamy czas. No, ta chwila przerwy się przydała. Tak, no, to jest taka, myślę, że to też jest troszeczkę taka odskocznia dla nas od tego codziennego marazmu takiego covidowego, żeby nie siedzieć i nie załamywać rąk, tylko po prostu jest pomysł na to, żeby zrobić jakiś remont, żeby odświeżyć salę, żeby licząc na to, że wkrótce ktoś będzie mógł tutaj przyjść i normalnie usiąść i zobaczyć efekty tego wszystkiego. Piszą, że po świętach może się uda już otworzyć restaurację. Liczy pan na to? Chyba nie wiem. Już pracujemy. Robimy swoje. Tak, robimy swoje i raczej nie zastanawiamy się, czy nas zamkną, czy nas otworzą, czy centrum handlowe zamkną znowu, czy szkoły zamkną. Myślę, że wszyscy przywykliśmy do tej sytuacji na tyle, że lepiej lub gorzej potrafimy sobie z tym radzić. Tak? I nie zastanawiamy się chyba, nikt z Państwa się nie zastanawia, czy co będzie jutro, co pan minister wyjdzie i powie, czy pan premier powie. No, po prostu. No. Ale za to my się zastanawiamy, co będzie nowego w Milkshake'u do zjedzenia. Będzie coś nowego w najbliższym czasie? Będzie. Pracujemy nad nowym menu. To nie jest takie proste, żeby... inaczej, no... Co roku pracujemy nad nowym menu i wprowadzamy nowości. Te nowości są coraz... coraz nowsze. Coraz, nie chcę powiedzieć, że coraz bardziej wyszukane. No są właśnie. Inne po prostu. Może mniej oczywiste. Staramy się realizować też swoje pasje, takie jak jedzenie rzeczy, które są w określonym miejscu na świecie. Chyba wspominałem, że bardzo fascynuje mnie kuchnia nowoorleańska, Louisiana. Ona jest bardzo trudna do zrealizowania jak się ma ograniczony dostęp do produktów. Tak, ale zaczynamy sobie z tym radzić i zaczyna coś wychodzić, powstawać coś nowego. Także myślę, że jeszcze trochę i na razie i tak nie ma sensu tego zmieniać, dopóki nie otworzymy. A jak już otworzymy, to myślę, to miło, że będziemy gotowi, żeby Państwa zaskoczyć. Powiedział Pan, że te remonty to taka odskocznia w tym czasie takiego troszeczkę wycięcia gastronomii. Myślę, że i nasze spotkania tutaj to też taka odskocznia. Dzisiaj fajny piątek w Milkshake Barze z fajnymi gośćmi. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję. Dziękuję. Moimi Państwa gościem jest Tomasz Mielewczyk, drugi trener słupskiego Gryfa. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Zaprosiłem pana po to, żebyśmy wspólnie zaanonsowali sobotni mecz Gryfa. Pan się uśmiecha, bo tego meczu nie będzie. Bo tego meczu nie będzie. No. Bardzo żałujemy tego, że mecz się nie odbędzie w tym terminie, no bo pracowaliśmy, przygotowywaliśmy się, chcieliśmy grać. No niestety warunki atmosferyczne, przeciągająca się zima, wysokie mrozy nie pozwoliły, żeby Murawa doszła do warunków, w których można by rozgrywać spotkanie i niestety zostaliśmy zmuszeni, żeby ten mecz przełożyć na późniejszy termin. Na 24 marca. 24 marca. To będzie środa, 16. No właśnie, bo przyszłą sobotę, czyli 13, Gryf ma zagrać na wyjeździe, potem kolejna sobota to jest gra u siebie na stadionie przy ulicy Zielonej i ten zaległy mecz 24, właściwie koniec
tego sezonu. Jeszcze zostanie jeden wyjazd do rezerw Lechi i tam zakończymy rundę jesienną na wiosnę. I potem ta tabela zostanie podzielona mniej więcej na pół. Pierwsza dziesiątka będzie grała w tej grupie mistrzowskiej, natomiast pozostała jedenastka w grupie spadkowej. Gryf jest po 17 kolejkach, które zostały rozegrane na miejscu siódmym. Szóstym. Szóste, siódme. Jest szansa, że zostaniemy w tej pierwszej górnej dziesiątce? Znaczy nie dopuszczamy do siebie innej możliwości, żeby tam nie zagrać. I inne zespoły tak samo. No, co robią inne zespoły, to nas w tej chwili nie bardzo interesuje, natomiast my skupiamy się na sobie, chcemy zdobyć w tych czterech kolejkach jak najwięcej punktów i być tam w tej pierwszej szóstce, piątce. Są na to nadzieje, zważywszy, ma pan przy sobie dokument, to jest ogromna, długa lista tych zawodników, których w wiosennej części jesieni nie zobaczymy. Lista jest bardzo długa, z różnych przyczyn w najbliższej rundzie nie zagra najprawdopodobniej 12 zawodników, którzy grali z nami na jesień. Natomiast no, staraliśmy się w sposób na nasze możliwości jak najlepszy te braki uzupełnić. To i kogo, myślę, panie trenerze, nie zobaczymy na pewno? Z tych zawodników, których nie zobaczymy na pewno, no to jest to Jakub Hołowienko, który nie wznowił treningów. Paweł Szmytkiewicz, z którym rozwiązaliśmy umowę. Kamil Gołębiewski, który przeszedł do Jantara Ustka. Na pewno nie będzie Karola Świdlińskiego, który w wyniku kontuzji zakończył na chwilę obecną granie, ale jest z nami, jest w sztabie trenerskim Akademii. Nie zobaczymy na pewno Wojtka Barnika, który również nie wznowił treningów. Daniel Piechowski przeszedł do Jantara Ustka, Władysław Rewenko został przesunięty do rezerw ze względu na to, że praca zawodowa nie pozwala mu na trenowanie w taki sposób, żeby grać w pierwszym zespole. No i na pewno nie zobaczymy Maćka Kozakowskiego, który został wypożyczony na pół roku do drugoligowej Bytowi. Jest jeszcze długa lista tych zawodników, których dopadły kontuzje i których prawdopodobnie albo całkiem na pewno nie zobaczymy. Całkiem na pewno nie zobaczymy. Na pewno nie zobaczymy również Kaspra Bednarczyka, który jest całkiem niedawno po operacji kolana. Na pewno nie zobaczymy Filipa Daleckiego, który również miał na jesień operację kolana. Na pewno nie zobaczymy Mirka Dybowskiego, który również dwa tygodnie temu miał operację kolana. Duża szansa, że nie zobaczymy niestety Bartka Nałęcza, który ma problemy zdrowotne i na chwilę obecną ma zakaz uprawiania sportu. Czekamy z niecierpliwością na powrót Tomasza Piekarskiego, który doznał już teraz w trakcie przygotowań poważnego złamania nosa i jest już po zabiegu, po operacji i czekamy na niego z niecierpliwością, aż wróci, bo to jest nasz kapitan. I czekamy na powrót Szymona Mytycha, który już trenuje indywidualnie. Ale na szczęście oprócz listy z pozycją nie ma, jest też jest ta też część listy z pozycją jest. Może tak jest. To długa lista, 11-osobowa, to są młodzi ludzie, może jeszcze nie wymieniajmy ich nazwisk, bo na nazwiska trzeba sobie zapracować. Tak jest. A Murawa jest najlepszym miejscem na pracę, na nazwisko. Co to są za ludzie? Co to są za zawodnicy? Są to chłopcy, którzy chcą grać poziom wyżej, bo w większości są to zawodnicy, którzy byli wyróżniającymi postaciami, ale w niższych ligach, czyli w ligach okręgowych, w piątych. Są to młodzi zawodnicy w większości, którzy chcą podnosić swoje umiejętności, chcą pracować, chcą grać, chcą postawić na piłkę i staramy im się to umożliwić. To są młodzi chłopacy, którzy... W większości to są młodzi lub bardzo młodzi chłopcy, którzy uważają, że Gryf jest miejscem, gdzie mogą zrobić postęp i iść wyżej. Doskonałym przykładem tego jest choćby Maciek Kozakowski, który przyszedł do nas ledwie pół roku temu. W tej chwili został zauważony przez drugoligową Bytowie i
na szczeblu centralnym spędzi na najbliższe pół roku. Da się z nimi awansować w tabeli? Jeżeli chodzi o awans w tabeli, to wiemy, że dwie czołowe drużyny, w sumie trzy, są bardzo daleko od nas. Natomiast miejsce 4-6 jak najbardziej, myślę, że z tymi zawodnikami da się osiągnąć. Jest też dwóch obcokrajowców, zawodnik z Ukrainy, bardziej doświadczony, i młody z Białorusi. Tak, jest z nami dwóch obcokrajowców. Artiom Kowtunienko, Ukrainiec, troszkę bardziej doświadczony, bo 30-letni zawodnik, został polecony nam przez zaprzyjaźnionych trenerów. Grał w Polsce już przez jakiś czas, występował w czwartej lidze w okręgu lubuskim. Znajomy trener polecił go, że ma chłopaka do grania, który dobrze się prezentuje, który chciałby się przenieść do większego miasta, osiedlić się w Polsce, sprowadzić rodzinę. No i faktycznie okazało się, że gdy do nas przyjechał, pokazał swoje umiejętności w treningach, w meczach sparingowych. Myślę, że naprawdę będzie to duże wzmocnienie naszej drużyny. To czego wam życzyć? Zdrowia przede wszystkim. Też tego, żebyśmy mogli grać w końcu w piłkę, bo nie wiadomo, co to będzie no właśnie, się działo. Bo my mówimy o tym sezonie, jakby to miało być, o tych meczach, które są w kalendarzu, jakby to miało być coś pewnego, ale przecież wystarczy, że ogłoszony zostanie lockdown i wszystkie te plany, również panów szkoleniowców, trzeba będzie odłożyć. No niestety tego bardzo się obawiamy. Z naszych informacji dzisiaj ma zostać podjęta decyzja na szczeblach państwowych. Co dalej? Dochodzą do nas pogłoski, że niestety od czwartej ligi w dół może być wszystko przesunięte o 3 tygodnie do przodu, no i oby to się nie potwierdziło. Od niedawna w Słupsku funkcjonuje nowa fundacja. Nazywa się Latorośl i jak nazwa wskazuje, będzie pomagała dzieciom. A moimi Państwa gośćmi są pani Agnieszka Lędzion i Przemysław Kaca, pani prezes i pan wiceprezes fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry. To co tam z tą fundacją, proszę powiedzieć, pani Agnieszko? Latorośl kojarzy się z dziećmi. To co konkretnie dla dzieci chcecie robić? Naszym głównym założeniem jest dotarcie do dzieci, do jak najszerszej liczby dzieci objętych pieczą zastępczą. Chcemy wprowadzić w swojej działalności działalność terapeutyczną oraz szeroko pojętą działalność szkoleniową, edukacyjną i kulturalno-oświatową. Kto to są dzieci z pieczy zastępczej? Są to dzieci przebywające w domach dziecka, w rodzinnych domach dziecka, w placówkach socjalizacyjnych, w rodzinach zastępczych. A też Państwo chcą zachęcać rodziny do tego, by zostały rodzinami zastępczymi, czy chcą się Państwo zajmować tymi dziećmi, które już w rodzinach zastępczych są? Myślę, że to też obejmie poniekąd nasze działania, ponieważ rodzin zastępczych nigdy dość, tak? Zawsze jest luka w tym temacie i myślę, że to też A dużo będzie... według Państwa wiedzy dzieci czeka na nową rodzinę? Cały czas jest zapotrzebowanie na rodziny zastępcze. Wiadomo, jest też dużo placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale jednak no lepiej by było, jakby dzieci przebywały w rodzinach zastępczych, aczkolwiek wiadomo, jak system funkcjonuje, no nie zawsze jest to możliwe, tak? Więc dzieci jest dużo już przebywających, ale też dzieci gdzieś tam, może kolokwialnie powiem, z pogranicza, tak? Że też dzieci, które uczęszczają do świetlic środowiskowych, dzieci, które są w projektach streetworkerowych, dzieci, które też borykają się z niepełnosprawnościami, to też będzie grupa naszych odbiorców, więc grupa jest naprawdę szeroka. No ale tutaj z racji tego, że też wywodzimy się z tego systemu pieczy zastępczej, to jest nam bardzo bliski temat i chcemy połączyć po prostu również tutaj z szerokimi działaniami, również dla osób usamodzielniających się, osoby, które już wchodzą w dorosłość, które wychodzą z placówek, wychodzą z rodzin zastępczych, czasem nie zawsze mają fajny pomysł gdzieś na siebie, tak? Chcielibyśmy tutaj również takie działania z czasem zainicjować. Z tobą o pomocy, jaką niesiesz młodym mieszkańcom Słupska i regionu, rozmawialiśmy nieraz. Dołączyłeś do fundacji, dostałeś zaproszenie do
udziału w tej fundacji? Tak, spotkaliśmy się z Agnieszką w zeszłym roku i taki padł pomysł ze strony Agnieszki, żeby założyć fundację. Ja oczywiście w temat wszedłem, bo jest mi bardzo bliski. Fajnie można coś, jak coś jest sformalizowanego, można również działać w projektach, pisać te projekty, szukać też jako fundacja, która będzie z kimś współpracowała, więc czy to będzie ośrodek pomocy społecznej, czy to będzie ośrodek kultury, czy to będzie szkoła. Ktoś może będzie zainteresowany również czasem jakimiś szkoleniami, czy dla kadry, czy dla podopiecznych, to my też będziemy taki temat podejmować, więc jeśli znajdą się osoby, które będą chciały z nami nawiązać współpracę, my również będziemy coraz bardziej wychodzić do środowiska, będziecie do ludzi. Ich szukać. Będziemy ich szukać, ale jeśli ktoś będzie chciał nawiązać z nami kontakt, na razie to jest może za pośrednictwem Facebooka bądź adresu mailowego, który jest też podany na Facebooku Fundacja Latorość, ale z czasem też profesjonalna strona powstanie, gdzie będzie można nas poobserwować, co robimy. No i chcemy się na chwilę obecną trochę pokazać tu społeczności. No właśnie, pani Agnieszko, to w czym można wam pomóc i jak można wam pomóc, żebyście wy mogli pomagać dzieciom? W czym można nam pomóc? No trzeba się do nas zgłosić, można się do nas zgłosić, tak jak kolega powiedział, tak za pośrednictwem maila lub telefonu. Głównie przede wszystkim będzie chodziło też o pomoc finansową, tak, ponieważ założenie fundacji wiązało się z tym, żebyśmy mogli pozyskać, mieć większe pole manewru na pozyskanie środków finansowych, tak? Czyli mogą się do państwa zgłaszać osoby indywidualne, ale także firmy, instytucje, które chcą się przydać. Które chcą się przydać, które chcą nawiązać współpracę, ponieważ samo założenie fundacji zwiększa nasze pole manewru, tak? A czy poza pieniędzmi potrzebujecie również choćby wolontariuszy, którzy mogliby wam w czymś się przydać, w tym czynieniu dobra? Myślę, że tak, ponieważ będziemy też między innymi organizować wiele imprez integracyjnych, czy jakieś szkolenia, warsztaty, więc tutaj na tym polu jak najbardziej wolontariusze będą. Jesteście liderami na rynku. Ciężko powiedzieć, czy liderami, na pewno osobami, które mają pomysły i chciałyby tutaj objąć taką pomocą dzieci z pieczy zastępczej. Jest wiele świetnych organizacji na terenie naszego miasta, ale tak jak koleżanka to powiedziała, są głównie nastawione albo na osoby niepełnosprawne, albo na lokalnie ogólnie, wszystkie dzieci, młodzież, a tu chcielibyśmy trochę tak wejść głębiej w tą pieczę zastępczą, żeby po prostu pomóc, bo system nie do końca jest... No nie jest idealny, tak? My pracując przez lata w pieczy zastępczej znamy wszystkie problemy, znamy bolączki związane z pobytem w placówkach, tak, z pobytem w rodzinach zastępczych. Jest możliwość podjęcia terapii, ale albo są kolejki, albo terapie są drogie. Tak, my chcemy tutaj ułatwić trochę dostęp tym dzieciom, a potrzeby są duże. To czego nie załatwia system, że jest potrzebna fundacja? No dużo jest tych zachowań u dzieci, u młodzieży, tych okołodepresyjnych. Depresja narasta, system nie jest, ja patrzę na lokalny rynek, brakuje psychiatrów, brakuje osób, do których można się zwrócić z pomocą. Kolejki pół roku, żeby czekać na diagnozę u psychiatry, na wizytę, chyba że naprawdę dziecko już się tnie, dziecko chce skakać z mostu, wtedy jest to tryb pilny, ale też niekiedy trzeba czekać. Więc my byśmy chcieli tutaj wejść we współpracę i ze specjalistami, żeby w ramach fundacji te osoby z pieczy zastępczej miały ten umożliwiony dostęp szybszy. I tu jest trochę kulejący ten system, że wszędzie są kolejki, tak, do specjalistów, a dla dzieci i młodzieży często to pół roku to jest no, bardzo dużo. To kwestia życia. Kwestia życia, dokładnie. Proszę państwa, Fundacja Latorośl już jest, a to znaczy, że państwo mogą zgłosić się do fundacji, żeby pomóc, tak jak państwo chcą i potrafią.